Nasza ulica powinna zasługiwać na swoją nazwę, mówią mieszkańcy ulicy Pięknej na suwalskim osiedlu Staszica i narzekają na stan jezdni. Zamiast pięknej, jak sugeruje nazwa, drogę mają pełną kamieni, dziurawą żwirówkę. Chcą, aby władze miasta wylały im asfalt i zrobiły chodniki. To jest ulica Piękna, jest tu bardzo piękne otoczenie. Brakuje nam, nawierzchnia jest bardzo zła, szczególnie jesienią, wiosną, kiedy są opady duże. Jest bardzo trudno przejechać, latem kurz. Ostatnio poprosili o pomoc Krzysztofa Tumialisa, radnego Platformy Obywatelskiej, który interpelował w ich sprawie na sesji. Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Pięknej, to jest osiedle Staszica. Tutaj skarżą się, że ich ulica wcale piękna nie jest. I śmiechem, żartem chodzi tutaj o drogę, która jest w opłakanym stanie. Okazało się, że miasta nie stać na razie na wylanie ulicy asfaltem. W kolejce oczekujących na remont jest wiele innych ulic. Piękna nie będzie piękna ani w tym, ani w następnym roku. Mieszkańcy mogą liczyć co najwyżej na wyrównanie drogi. Zapewne łatwiej i szybciej byłoby zmienić nazwę na żwirową, kamienistą lub zakurzoną. Wówczas odpowiadałaby rzeczywistości, ale mieszkańcy się na to nie godzą. Nie wchodzi w grę. Ja uważam, że to bardzo piękna ulica i mam nadzieję, że będzie zasługiwała wkrótce na swoją nazwę.